Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam 10 modów skryptowych, bez których nie wyobrażam sobie gry. Albo bez których Wy sobie nie będziecie wyobrażać gry po obejrzeniu tego filmu. Słuchajcie, ja ostatnio je odkryłam i się zakochałam. Naprawdę są świetne i dużo dają do tej naszej rozgrywki, a tak są wykonane, że w sumie nie czuć, że są to mody, słuchajcie. Więc dziś Wam troszeczkę pokażę 10 modzików w sumie. Nie są one jakieś skomplikowane do zainstalowania. Ja pod koniec pokażę Wam na jakimś jednym przykładowym modzie, jak je zainstalować, bo uczę się na błędach. Pod ostatnim filmem z modami było 1 500 000 komentarzy, jak pobrać te mody, więc pod koniec tego filmu będzie instruktaż, słuchajcie, jak pobrać i gdzie wrzucić, także tak. No dobra, ale lecimy bez zbędnego gadania z pierwszymi modami, które będą się kręcić wokół dzieci w wieku szkolnym, ponieważ dzieci w wieku szkolnym mam wrażenie, że nie mają jakoś zbyt wiele zajęć do roboty, takich bardziej już, które by się im przydały w życiu takim, jak już będą, wiecie, starsze. No i dzisiaj, słuchajcie, trochę te dzieci do roboty zagonimy. Tutaj pierwsza rzecz, słuchajcie, pierwszy mod, słuchajcie, już możecie go zobaczyć, ja sobie tutaj testowałam przed nagraniem, jest to wychodzenie z psami, wyprowadzanie piesków na dwór. Możemy z nimi biegać, możemy z nimi chodzić na dłuższe, krótsze spacery, w ogóle z nimi możemy chodzić. To jest pierwszy mod, czyli wyprowadzanie psów na spacerki. Tego gra nam nie daje domyślnie, tak? A myślę, że dlaczego nie? Przecież dzieci w wieku takim właśnie szkolnym chodzą na spacery, właśnie przeważnie to takie dzieci w domu chodzą na spacery z pieskami, więc wydaje mi się, że jest to coś, co potrzebne jest w tej naszej rozgrywce. Mamy tutaj normalnie, patrzcie, wyprowadź, no i Simka sobie leci, patrzcie. Podejdź tutaj, idź tutaj. No i sobie tak chodzą. Nawet z takim dużym pieskiem, widzicie? O, tyk, tyk, tyk. I sobie poszła. Więc to jest naprawdę moim zdaniem super sprawa i ułatwienie, bo jak dzieciaki sobie w weekend siedzą w domu, to mogą przecież te pieski wyprowadzić, więc to jest mod numer 1. No i zapraszam Was na kolejny. Okej, no i lecimy z kolejnym modem. Trochę jak widzicie tutaj się momentami buguje, ale kolejna rzecz, która nam ułatwi rozgrywkę, jest to gotowanie przez małe dzieci, znaczy małe dzieci, dzieci w wieku szkolnym. Jak widzicie, troszkę tutaj oni są zeniscy i może troszeczkę tutaj dziwnie to wyglądać, bo ona tutaj teraz kroi, patrzcie, szafkę, czy nie wiem co ona tutaj robi. Szkoda, że właśnie nie ma tego takiego stołeczka, co nie? Ale w każdym bądź razie gotowanie jej rośnie i ona sama gotuje. Więc też to jest spoko, bo one mogą już się uczyć od takiego małego dzieciaczka właśnie gotowania i ta umiejętność, wiecie, potem przez całe życie będzie po prostu coraz lepsza. Prędzej zaczną się uczyć, prędzej będą umiały gotować. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko. Czekajcie, no dawaj tą sałatkę. No i patrzcie, i zrobiła sałatkę i teraz sobie zje. No akurat kiepska jakość, no ale wiecie, ona dopiero zaczyna się uczyć. Więc tak, to jest kolejny mod, czyli gotowanie przez dzieci w wieku szkolnym. Kolejny mod są to, słuchajcie, lekcje online, czyli troszeczkę tak na czasie, a mianowicie Centrum Szkoleń Online dla Dzieci. Jest też Centrum Szkoleń oczywiście dla dorosłych. Kupujemy sobie taki dostęp, słuchajcie, i wtedy oni mogą sobie Centrum Szkoleń Online i sobie, patrzcie, mogą się uczyć różnych umiejętności, na przykład społeczne, motoryczne, jakaś premia do nauki umiejętności, Centrum Szkoleniowe Online możemy się wypisać, wspinaj się, umysłowe, na przykład możemy sobie, o, iść i taki dzieciaczek, jak nie ma co robić, albo nawet dorosły sim, tak, może się tutaj po prostu uczyć. Może ktoś powie, że to jest zbyt, wiecie, za bardzo ułatwienie i tak dalej. No ale wydaje mi się, że wiecie, czasami ta rozgrywka jest taka, że nie ma kiedy tych simów za bardzo nauczyć, a raz na jakiś czas po prostu mogą sobie skorzystać z takiego centrum szkoleń. Fajnie, że to się pisze, znaczy, że to się za to się płaci, co nie? Że nie jest to takie jakieś tam darmowe czy coś, więc myślę, że to jest naprawdę spoko mod i to jest właśnie to Centrum Szkoleń Online i ci simowie sobie tutaj siedzą przy komputerze i po prostu się uczą danej umiejętności, na którą na przykład muszą w pracy coś tam ogarnąć i tak dalej. Myślę, że to jest też takie, no, ułatwienie, ale dość przydatne. Przecież nie musimy z tego zawsze korzystać. Także to jest mod numer 3. Dobra, kolejny mod to jest hit, słuchajcie. Jest to mod na rowery.
Tak, na rowerki dla toddlerków i dla małych i dla dzieci w wieku szkolnym. Jak dla dzieci w wieku szkolnym, no to okej, spoko, ale dla toddlerów to jest normalnie hit. Patrzcie, on sobie tak popyla na takim malutkim rowerku. Oczywiście do tego moda dostajemy te rowery w pakiecie, także proszę bardzo. I patrzcie, że to nie wygląda jakoś najgorzej. Trochę słabo to wygląda, jak one, jak te toddlerki wsiadają, bo tak trochę się rozciągają jakby. Ale patrzcie, śmiga sobie. Jeszcze chodzić dobrze nie umie, a na rowerze już patrzcie, jak popyla. No i dzieci w wieku szkolnym też mogą to robić. Proszę bardzo. Jeździ, tak. Patrzcie, jakie w ogóle fajne są te rowerki. Są poprzerabiane, wiecie, teksturki trochę inaczej z tych rowerów, które mamy w grze. No i proszę. I cyk. No na przykład dla dzieci w wieku szkolnym moim zdaniem rowery powinny też być domyślnie w grze, co nie? No bo czemu mają one nie jeździć sobie na rowerkach? Trochę deszcz pada, więc trochę nam te dzieciaki pomokną. Ale patrzcie, no może trochę te nogi jakoś tak dziwnie tutaj wyglądają. Ale wiecie, nie czepiajmy się szczegółów. Działa? Działa, więc rowerami sobie możemy śmigać, słuchajcie. O, proszę bardzo. Jak się chce. Także wybrać się z dzieciakami gdzieś tam do parku i dać im, żeby pojeździły sobie. Naprawdę spoko. Także tak, to jest kolejny mod, który wydaje mi się naprawdę, naprawdę godny uwagi, słuchajcie. No i dobra, zostawmy te dzieci w spokoju, słuchajcie. Kolejnym modem, który chciałabym wam pokazać, to jest mod na portret rodzinny, a raczej na podmiankę portretu rodzinnego, który mamy w grze. Jak wiecie, ten w grze mamy taki duży i on nie jest jakiś taki za fajny. Zaraz zresztą wam go pokażę. Portret rodzinny, słuchajcie. Gdzie on jest? O, to jest ten z gry, patrzcie. Jaki on jest ogromny. Niby możemy go pomniejszyć, wiecie, powiesić sobie na ścianie gdzieś tam. A teraz tutaj na razie nie mogę, bo coś tam jest, coś przeszkadza. No ale wiecie, on jest dość spory. Czekajcie, ja sobie wpiszę Bibi. O, i patrzcie, ten a ten, co nie? Tutaj mamy, no wiadomo, tutaj mamy takie tło zwykłe, tu mamy znowu tło takie bardzo fajne, leśne. I z tego, co zauważyłam, co mi właśnie Piotrek podpowiedział na Discordzie, że jest nowa aktualizacja do tego portretu, że możemy sobie też wybierać tło na tym portrecie, więc w ogóle super. I tego portretu też są dwie wersje, tak jakby dwie ramki możemy sobie wziąć. Jest jedna taka zwykła, a druga jest o taka, trochę inna, widzicie? Trochę inna, o. Tak, więc tak to się prezentuje, słuchajcie. Tak wyglądają te portrety. Wydaje mi się, że naprawdę są fajne, bo to są takie bardziej normalne te ramki. Ta jest taka aż za bardzo chyba, wiecie, fikuśna moim zdaniem. A to takie zwykłe, jeszcze z fajnym tłem. Więc naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że warto sobie podmienić takie portreciki mieć. Także no. Link oczywiście w opisie. No dobra, więc kolejny hit. Teraz skupmy się na pani w ciąży. Pani w ciąży, słuchajcie, jest już jakiś czas. No i oczywiście chciałaby sobie zrobić na przykład jakiś baby shower. Tak, więc baby shower, słuchajcie, jest nowym wydarzeniem, które możemy zaplanować sobie z naszą simką. Ja zazwyczaj tych wydarzeń specjalnie nie pobieram nowych, ale pomyślałam sobie, że to może być coś fajnego. Czekajcie, gdzie ten baby shower? Gdzieś tu był. O, jest baby shower i właśnie gospodarzem oczywiście będzie nasza Anna. No, gości akurat nie znamy nikogo, więc a nie mamy nikogo. Dobra, działa, słuchajcie, jest zaproszenie, jesteśmy wszyscy, tak, w naszym domu, słuchajcie, i jest. O, a ja mam po angielsku, patrzę, że niektóre, bo ten mod widziałam u Hopelinki i widziałam, że ona ma po polsku, no ale to nic. Niech ci słowie zatańczą w tym samym momencie, Sherbik, tak, musimy, o matko, patrzcie, jak się przybrała. Także to jest coś, co... co ten? Jakieś karty z obejrzyjmy, podziel się wielkimi wieśćmi, tak, powiedz tutaj naszej nowej koleżance, że ten... że jesteśmy w ciąży, chociaż w sumie jak przyszła na baby shower, to chyba normalne. Dobra, powiedzieliśmy już jednej osobie. Zawiadommy też, słuchajcie, męża. Podzielmy się tutaj wielkimi wieściami. Są też jakieś rzeczy do tego... O, ten tu drapie, kurzu tutaj na... są też rzeczy jakieś specjalne do tego moda, że jakieś tam fajne rzeczy można sobie pobrać, słuchajcie. A, dzieci są w szkole. Gdzie ty jesteś, dziecko? Nie jeździ. Gdzie on pojechał w ogóle? Chodź tutaj.
Tak. No, i to jest kolejny modzik, który wydaje mi się fajny, też taki do... Tutaj bardziej się skupiamy na tej ciąży simowej, bo tak to wiecie, ta ciąża tak szybko przemija. No, także tak. Okej, okay, i kolejny mod w tej całej burzy, który chciałabym wam pokazać, jest to mod na USG, gdzie możemy wybrać się, słuchajcie, do ginekologa. No, uciekaj, uciekaj, bo cię zaraz piorun szczeli, słuchaj. Do ginekologa. Fajnie, że jest to coś, co jest odpłatne, słuchajcie. Nie ma tak, że wiecie, on sobie gdzieś idzie i tyle. 75 simoleonów kosztuje taka wyprawa nas. Wyślemy do żłobka, tak? I sobie poszli, słuchajcie, do ginekologa i zaraz wrócą. Okej, okay, i wrócili. I mamy. Ana właśnie wróciła z wizyty u ginekologa. Wyniki badań USG znajdzie w swoim wyposażeniu. I słuchajcie, tutaj mamy w wyposażeniu. Proszę bardzo. USG. Mamy jakieś zdjęcie, więc to też jest fajne właśnie, żeby sobie gdzieś tam, wiecie, na ścianie powiesić. I mamy, pacjent spodziewa się jednego dziecka, najprawdopodobniej będzie to dziewczynka. Więc naprawdę, naprawdę spoko moim zdaniem. Też już coś takiego bardziej, co urealnia troszeczkę tą rozgrywkę, wizyta u ginekologa, czemu nie? Moim zdaniem fajnie sobie to mieć w grze. Także to był kolejny mod i słuchajcie, zostały nam trzy ostatnie mody, więc lecimy. Kolejny, już troszeczkę taki mniejszy mod, ale który nam dodaje naprawdę fajne rzeczy, o którym mówiłam już przy odcinku z Cassie, to jest mod na książkę kucharską i są tutaj przepisy, a na przykład na zimne drinki, słuchajcie, proszę bardzo, jakie mamy różne do wyboru. Mamy tutaj też na przykład jakieś, proszę, śniadania, desery, posiłki, tutaj mamy, proszę bardzo, jakie fajne jedzonka. Kto widział odcinek z Cassie, to właśnie widział niektóre z tych rzeczy. Tu mamy jakieś snacki, o, marshmallow stick z jakimiś różnymi rzeczami. O, tutaj jakieś zupy. Brak dostępnej mikrofalówki. Aha, to do mikrofalówki trzeba. No ale na przykład możemy sobie zrobić jakieś śniadanko, a w śniadanku mamy takie rzeczy. Albo tosty z bananem i z miodem. Tutaj też widziałam, fajna sprawa jest na przykład, słuchajcie, nie, to nie tu, w deserach, no. Patrzcie, jakie śliczne, świetne rzeczy, słuchajcie. Naprawdę można sobie jakieś rzeczy, może nie jest tego jakoś dużo, ale wiecie, zawsze coś innego dla tych naszych simów i patrzcie, jak to świetnie wygląda. O, proszę bardzo, jakiego ma sobie, o, drineczka, słuchajcie, naprawdę spoko moim zdaniem. Coś innego, nie? Jeżeli wam brakuje jakichś fajnych dań w Simsach, to myślę, że tutaj ta książka was troszeczkę poratuje. I z tego, co widziałam, to też jest, słuchajcie, na przykład torty, albo może to jest, bo ja dałam jakiś inny kolor, nie wiem, czy to na przykład coś się do tego ma, a może też jest coś takiego, że zależy, jaki ona umie gotować. Czekajcie. Bo tu jest na przykład deser, ale na przykład nie ma, czekajcie, to trzeba poszukać, po prostu popatrzeć w tych wszystkich tutaj podpunktach. Także naprawdę fajna sprawa moim zdaniem do kuchni dla naszych simów, tak? Także no. Okej, okay, i kolejny mod, to może nasz David przejmie pałeczkę, słuchajcie, jest to mod na aplikację randkową, słuchajcie. To jest mega fajna sprawa, jak wiecie, na przykład portal randkowy w The Sims 3 mieliśmy w grze domyślnie. W The Sims 4 niestety go nam zabrakło, więc tutaj możemy się posilić właśnie tym modem. Patrzcie, jest cały też po polsku właśnie. I możemy się umówić na poważną randkę, randkę w ciemno, randkę w ciemno z kobietą, randkę w ciemno z mężczyzną, jednorazowe spotkanie i włącz propozycję bara, słuchajcie, to też ciekawa sprawa. I nasi simowie po prostu mogą kogoś poznać przez to. Idziemy po prostu sobie na randkę i tyle, więc możemy sobie zrobić na przykład randkę w ciemno z kobietą, wybieramy sobie to i się umawiamy i idziemy na taką rendezvous z jakimś takim, wiecie, jakimś randomowym simem. Może akurat nam się taki sim na przykład spodoba, kto wie. No i patrzcie, i jesteśmy na randce, jakaś tutaj jest z nami pani. Pani się nazywa randka w ciemno Lana, która jakoś tak na nas dziwnie spojrzała i mamy na przykład pocałuj swoją sympatię, a główny cel to wykona interakcję ze swoją sympatią. Więc na przykład przyjazne powitanie, mamy pochwalić jej wygląd.
Także no. No powiem wam, że spoko i działa ta aplikacja i fajnie, na przykład jak właśnie Simowie nie znają nikogo, a na przykład lubią sobie poznawać Simów, to nawet na same te poznawanie Simów takie tutaj możemy się wybierać, słuchajcie. No i jak to randcast, to też po prostu robimy jakieś cele z tym pocałunkiem, to wiecie, jak to sobie uważa, nie musimy też od razu tutaj naszych Simów wprowadzać w takie rejony i obszary, ale na pewno to jest coś fajnego, które, co nam w tej rozgrywce pomoże, co nie? Także no, to jest jeden z kolejnych modów i przechodzimy do ostatniego. Okej, okay, i ostatni mod jest dość świeżym modem. Widziałam gdzieś go właśnie u Simgaty chyba. I słuchajcie, jest to mod na dodatkowe cechy. Jak wiecie, nasz Sim domyślnie może mieć 3 cechy, a tutaj możemy mieć 1, 2, 3, 4, 5 cech, więc to jest naprawdę spoko, bo czekajcie, tutaj mamy tak, 3 cechy możemy mieć domyślnie, a tutaj mamy możliwość dodania 2 cech więcej, co jest naprawdę fajne, bo może ten nasz Sim mieć trochę taki bardziej konkretny charakter, albo właśnie wręcz przeciwnie, bardziej różnorodny charakter. Myślę, że więcej cech to jest naprawdę na plus i warto sobie tutaj te cechy na przykład dla niektórych Simów dodać. Ja myślę, że będę korzystać z tego, ale będę dodawała na pewno te cechy już później, właśnie jak Sim będzie stawał się młodym dorosłym, to jakieś te cechy można wtedy mu dorzucić. Czemu nie? 2 cechy bonusowe. Why not? Słuchajcie, moim zdaniem super sprawa. Także to jest już ostatni mod, który miałam wam dzisiaj do pokazania. No i takim deszczowym akcentem kończymy wszystkie te mody. Było ich 10. Dajcie znać koniecznie, który podobał wam się najbardziej i czy któregoś nie znaliście i czy będziecie z któregoś skorzystać. Ja myślę, że na pewno mi się przydadzą do moich rozgrywek i będą przez to te rozgrywki troszeczkę ciekawsze. Jeżeli chodzi na przykład o domek, który tu widzicie na załączonym obrazku, jest on do pobrania w mojej galerii na Originie, bo robiłam go sama i jest on przerobiony od tego, który teraz widzicie, do aż domku dla 8 Simów, bo robiłam kiedyś swego czasu takie wyzwanie, więc zapraszam was na mój Origin. A teraz idziemy i szybko pokażę wam, jak te mody wrzucić do rozgrywki. No i słuchajcie, wzięłam pierwszego lepszego moda, czyli mod na przykład na USG. Mamy tutaj taką stronkę, z której chyba większość modów, które tutaj dzisiaj wam pokazałam, będzie, a nawet może i wszystkie. Nie, no nie wszystkie, ale prawie wszystkie. I sobie słuchajcie, zjeżdżamy tutaj na dół. I tutaj mamy takie coś. Klikamy to. Słuchajcie, klikamy i tu mamy 3 typy folderów w sumie do wyboru i wchodzimy na przykład w pierwszy folder, wyświetli nam się coś takiego, gdzie będziemy musieli, słuchajcie, o tutaj. I teraz musimy tutaj w tym wszystkim odnaleźć ten mod, który nas interesuje, a interesuje nas mod na USG, czyli szukamy tej nazwy. Ultrasound scan i słuchajcie, już przechodzimy. Tu jest wszystko alfabetycznie, więc to jest też dość łatwe do odnalezienia i patrzcie, lecimy. Słuchajcie, lecimy. O, i mamy. Tutaj jest po prostu osoba, która stworzyła, czyli autorka tego moda i mamy to. I klikamy, słuchajcie, i tutaj klikamy dalej, pobieramy. I to już tam teraz się pobiera, słuchajcie, na komputer i mamy to w folderze pobrane. W folderze pobrane, słuchajcie, mamy tego moda, już wam przechodzę i wam to pokazuję. Okej, okay, i jak pobierzecie to w folderze pobrane, po prostu macie sobie tutaj tego moda. I co z nim robicie? Wrzucacie go do folderu mods. Jest to mod na USG, więc tutaj właśnie przy tym modzie, bo on mi na początku nie działał, to jest bardzo ważne, żeby go wrzucić do folderu mods tak bezpośrednio, bez żadnych podfolderów, bez żadnych folderów. Ja na przykład mam poukładane swoje mody i te skryptowe i tak dalej, gdzieś tam sobie układam i podpisuję, żebym wiedziała po prostu, co jest do czego, ale ten mod tak mi nie działał, więc musiałam go wrzucić bezpośrednio do folderu mods. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, i tutaj macie mój folder mods, tutaj widzicie dokumenty Electronic Arts The Sims 4 mods, no i tutaj są wszystkie moje mody, jak widzicie trochę takie tutaj mam mniej więcej powiedzmy poukładane, na przykład mody od Kasi też mam. I tak, tutaj mam skryptowe, słuchajcie, wchodzę w te skryptowe i tutaj chciałam właśnie mieć sobie tak w takie foldery, wiecie, żebym potem jak chciałam na przykład coś usunąć, czy coś mi już nie będzie potrzebne, to po prostu to wywalić, ale na przykład aplikacja randkowa, Baby Shower chyba nie, aplikacja randkowa USG,
i lekcje online nie działały mi właśnie, tak wiecie, w tych folderach jakby już wrzucone, więc musiałam je wywalić tutaj i one się znajdują tutaj, więc możecie mieć po prostu jeden podfolder, czyli w folderze moc możecie sobie zrobić na przykład taki folder jak ja, mody skryptowe i tutaj sobie go wrzucić tak bezpośrednio już bez żadnych zbędnych folderów, bo wtedy po prostu te mody, o których wam przed chwilą powiedziałam, nie będą działać, ale na przykład portret rodzinny działa, rowery dla dzieci działają, więc czy tam na przykład cechy, czy dzieci, spacer z psami, to wszystko, czy książka, to jeżeli wrzucicie do folderu kolejnego, to po prostu wam będzie działać. Jeżeli chcecie mieć większy porządek, to możecie to zostawić śmiało w folderze jeszcze kolejnym. No ale te, które właśnie powiedziałam, trzeba po prostu wrzucić sobie do skryptowych. Jeżeli chodzi o pobieranie, to wszystkie raczej pobiera się tak samo, jak pokazałam wam przed chwilą, więc tutaj większego problemu nie powinniście z tym mieć. Jeszcze są też w tych modach, które wam podałam linki, są też takie mody, które są podane na takiej stronce, gdzie na przykład pliki do pobrania będziecie mieli tutaj tak na końcu. Więc po prostu tutaj sobie klikacie na te dwie rzeczy i to się po prostu wam pobierze do tego folderu, który wam pokazałam. No chyba, że macie jakiś inny folder wskazany dla przeglądarki, żeby gdzieś indziej się pobierało. Zresztą wiecie, gdzie pobierają się wasze rzeczy, czy mody, czy cokolwiek, jak pobieracie coś z internetów, to wiecie, gdzie wam do jakiego folderu to trafia. Więc tam tego musicie szukać. I tutaj na przykład na Baby Shower jest taka właśnie inna troszeczkę stronka. I na tej stronie, słuchajcie, pobieramy tutaj. I tyle. I wrzucamy ten plik, tak jak wam powiedziałam przed chwilą. Także no, to tyle. Taki szybki jeszcze tutorial, żebyście wiedzieli, jak to ogarnąć. Mam nadzieję, że wam się przyda. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Myślę, że takich odcinków będzie więcej na moim kanale, bo tych modów jest naprawdę 1 500 100 900, więc będziemy sobie sprawdzać, będziemy sobie testować. Będę wam pokazywać, może coś wam się spodoba, a może nie. Także dzięki wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa, pa.